i zawsze się to wszyscy. I nie zawsze jest łatwo trafić do ognia. Robimy trochę później. Zachęćcie brawami, proszę Państwa, te dzieciaczki, jak im to sprawnie idzie. O, już teraz uzbrajają samochód. Tak, o, poszkodowany, proszę Państwa, okazuje się, że w domku jest Lala poszkodowana, tak? Elza, imię Elza. Tak, tak, na nosze. Proszę Państwa, te dzieciaki tego, co się nauczą, już nigdy nie zapomną w swoim życiu. A jak wielu z nas nie potrafi pierwszej pomocy udzielić, patrzymy się, nie wiemy, co robić, załamujemy ręce. Te dzieci na pewno, o, proszę Państwa, sztuczne oddychanie, tak, masa serca, liczą, tak. A tu już samochód, prawda, linia sawna zbudowana, linia gaśnicza się buduje, za chwilę będzie gaszenie. Nie są to sikawki ręczne, tylko zmechanizowane auto. O, właśnie odmieszanie, super. Poszedł ogień. Tak, już gasimy. Ogień ugaszony, super. Akcja bardzo sprawna. Chcę Państwu powiedzieć, że ochotnicze straże pożarne to jest fenomen środkowej Europy. Dzień pożarka był sprawny, gdzie ta drużyna prowadziła teraz przez całe miasto, ale brawo, jak to jest wszystko sprawnie idzie, proszę Państwa. Nie zawsze za akcji łatwo dotrzeć, są różne przeszkody, powalone drzewa, inne historie, także zwykle na każdych zawodach pożarniczych jest to przeszkód. Nie dla dorosłych, nie dla dzieci. Tak, o. Ja pamiętam jak to tak. No jest też sztuką wejść na drabinę starego typu i bliżej, tak? Nie radzę tutaj na dzisiejszej imprezie próbować, bo to się może również skończyć. Już przy ciekawce, tak, pierwsi grubowie budują idzie z sarną. Ta sikawka już była, proszę Państwa, raz w Budapeszcie na zawodach. Nasze dzieciaki pokazywały, co można robić, jak to ćwiczyć. No, sikawka ta już była i na Słowacji, także zresztą druh Tomasz miał takie ofercie, żeby kilka takich wyprodukować na innych. OSP, nie wiem, czy chciał pomagać konkurencji, ale to jego tajemnica zawodowa. Tak, rozwijanie linii. Za chwilę zobaczymy, jak to im pójdzie. Proszę Państwa, to trzeba kiedyś w reakcji przyjmie zdrosiły te ekipy, się zmieniały w przygotowaniu, bo ile można... O! Nawet do ten ostatni samochód zabytkowy marki Żuk. Oni by byli w większym, w innym punkcie to by było. Ja byłem z tyłu. Ej, mam teraz parę. To nie chodźcie, bo miałbym nie tak, bo jak tak prosto. Na ziemi chyba są 4 razy, ale ja też tak... No, Zuzia ma 40. Nie, jest dzisiaj. Zależy od butów. Jak mam inne buty, jak są inne buty, to mam 39, a jak są inne, to mam 47. No już pompują, młodzi drużowie, dodajmy im brawami trochę energii, brawo, tak. O, to potem będziecie oglądać nas. Będziesz śpiewać? Tak. O, to ja lubię. No już woda idzie. Tak, za chwilę może będzie, to jest ciężko, nie jest to tak prosto. Już woda poszła. Pierwszy pachołek. Drugi pachołek, brawo! Proszę Państwa,
sportowym jest Wojtek, brawa dla Wojtka! Natomiast węże zabezpieczają, żeby woda szła. Kolejni, nasi najmłodsi strażacy. Węża, daj! Woda, marsz! Czekaj, zaraz cię dostanę! Jazda! Pozostała na dysku kawałeczkę, dla mnie pracuje. Oj, i kamy! Woda w tył! Węże zwi! Wszystko to są komendy. Jest to wojenne. Pierwszego takiego instruktażu dla Polskiej Straży Pożarnej wydanej w Polsce w 1920 roku. Jak Państwo widzą, seniorzy jeszcze to spotkają, że chłopcy się nie mają. Czasami nasze drzwi są skomplikowane, niestety warunki tutaj miejscowe spowodowały, żeśmy to nie budowali bardziej. Jeden tylko wąs, a potem z ziemniakami, z całym czeszkiem i tak dalej, ale myślę, że to... No, no, patrzymy, czy trzeźwi, tak? No to jest to trzeźwo, to trzeźwo. Państwo nie wiedzieli, po co to jest, ale teraz mówię. To też jest taka pułapka, tak? Ale widać, no, jeszcze są w stanie możliwym do akcji. Poszli, kapka poszła w ruch. Mamy węże. Płoczny, sapny, zjeżdżamy z zbiorniku. I druk sołtys próbuje. Tak? Brawo! O!